Hej, niedawno wstałam. Witam się z wami w takiej pięknej wersji, ponieważ będę się dopiero ogarniać za chwilę jadę na miasto załatwić parę rzeczy, co mam załatwić. Zesłaniam sobie mojego przyjaciela. Jak załatwię te sprawy, tam babcię muszę obciąć, muszę podjechać do Rossmana i tak dalej. I do paczkomatu odebrać paczkę. I jak wrócę, to umyję sobie włoski, ogarnę i będę chciała dla was nagrać parę filmów. Ale najpierw jeszcze muszę jeść zjeść śniadanie. W ogóle mam jakąś schizę z YouTube'em. Cały dzień wczoraj i całą noc wrzucał mi się film, nie chciał się wyrzucić. W nocy jak się przebudziłam o 4 rano się przetwarzało, było już 20% przetwarzania. Teraz rano wziąłam, było przetwarzanie 0%, nie przetwarzało się w ogóle dalej. Odświeżyłam stronę i nie mam żadnych danych od filmu. Cały czas jeszcze rozpoczęto przetwarzanie. Więc mówię, że może ewentualnie jeszcze raz spróbuję wrzucić, to się przetwarzanie od nowa zrobi. I jak wziąłem jeszcze raz film do wrzucenia, po prostu zaczynał film od nowa wrzucać, jako drugi plik. Więc nie wiem. I coś czuję, że będę musiała usunąć ten film i jeszcze raz go wgrać. Czyli znów będzie ponad 12 godzin wgrywania. I nie pojawi się dzisiaj. Bo muszę tu zaraz zrobić ten porządek, bo masakra, że mnie to tak denerwuje. Tu już zrobiłam, ale jeszcze plama została. No więc jakieś YouTube ma schizy. No więc zaraz idę sobie zrobić szybko śniadanie, coś zjeść, obejrzę sobie film, który wczoraj oglądałam częściowo do końca. Ojcze. I jadę na miasto. No więc takie oto cuda się dzieją w internecie. Kiedyś już tak miałam i pamiętam, że też od nowa wrzucałam ten film, więc denerwuje mnie coś takiego. Bo nic nie można przez to ogarnąć, ani nic. Dobra. Odezwę się do was później. Jeszcze herpałam, bo się dzisiaj nie odzywałam, więc jak. No, dobra. Odezwę się później. Hej. Odzywam się z powrotem. Jest po trzeciej parę minut. Wróciłam od babci, obcięłam ją. Byłam w Rossmanie, byłam odebrać paczkę w paczkomacie i zaraz wam pokażę, co mi przyszło. Tylko nie wiem, gdzie to położyłam. A, nie wzięłam. Leży dalej. Zamówiłam na falę Loki Koki, strona jakoś tak. Taki grzebień. I ja byłam pewna, że to jest jeden, bo tam było napisane grzebień, nie powiem, że dwa grzebienie jest. A się okazało, że jest dwa. Taki do wyciągania pasemek i w zestawie są trzy rozmiary takich haczyków i je się zakłada tutaj na brzeg grzebienia. Tutaj o. Tło. Jest taka tasiemka, takie wgłębienie jest tasiemka, w ogóle to what? Takie wgłębienie i tu się wsuwa właśnie od przodu te haczyki, bardzo ciasno siedzą, więc dobrze. I tymi haczykami po prostu się bierze pasmo cieniutkie, wkłada się te haczyki, wyciąga i one wyciągają pasemkę. Na pewno je przetestuję, będę chciała koniecznie. Może jak będę mamie robiła sombrę i wam może to nagram? Nie. Może. W każdym razie jestem ciekawa, zapłaciłam ten grzebień, te grzebienie kosztowały chyba 16 zł zestaw. Jakoś tak, zaraz wam powiem, bo mam tutaj nawet fakturę. 16 zł kosztowały i 8,90 wysyłka. Powiem wam, że się zdziwiłam, bo z paczkomatami zawsze mam niewesołe przygody i w ogóle z impostem to już porażka, ale z paczkomatem też różnie, czasami się czeka i wczoraj wysłali, a dzisiaj już było w paczkomacie i to zbyt goszczy. Wiem, że strasznie wyglądam, bo sobie tu cisnęłam oczywiście trochę, ale postanowiłam wam, zaraz będę właśnie szła myć włosy, bo dopiero weszłam i będę chciała wam też nagrać o brwiach. Nagram wam, jak reguluję sobie brwi, jak robię henne i tak dalej. I będę chciała właśnie nagrać, jak robię henne. Może to jest oczywiste dla niektórych, ale wiem, że takim film, niektórym taki filmik może się przydać, jak reguluję sobie, więc nagram. Bo i tak właśnie chciałabym sobie zrobić przed nagrywaniem filmu. Także mówię, te grzebienie właśnie przyszły dzisiaj. Fajnie, że tu jest jeszcze napisane, że czarne, nie? Przyszły szare, ale ja chyba świadomie zamówiłam szare. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tam nic, a tu jest napisane właśnie, że grzebień do pasemek, zestaw Mila Technik. Aha. Może źle przeczytałam na stronie. Nie wiem, zobaczę później. No więc mam te grzebienie, będę testować. I kupiłam sobie dzisiaj w Rossmanie Lovely Bamboo Powder. Chciałam kupić oczywiście ten HD. W ogóle chciałam kupić wszystkie trzy. Chciałam kupić bambusowy, HD i jeszcze jest mineralny, super matujący, czy jakoś tak, taki z różowym. Ale oczywiście dzisiaj był towar i pytałam jeszcze pani ekspedientki i nie przyszły te były, bo te były trzy sztuki wcześniej. I te były wyłożone na półkę, chyba dwa i nic więcej im nie przyszło.
więc lipa. No ale cóż, zapomniałam kogoś zapytać, kiedy może być dostawa, no ale lipa. Ale wzięłam ten i powiem wam, że Maxi mówiła o tym HD, że one bardzo ładnie pachną i faktycznie, wiecie co, one mi tak ładnie pachną. A bambusowego pudru swoją drogą jeszcze nie mam. Czy mam taki naturalny, ale chyba go wywalę, bo... poczekajcie chwilę. Dobra, muszę przytrzymać nogą i fokus mi chyba trochę zginął. I odkręciłam go. On jest zaklejony jak na razie. No i naprawdę... mam katar, ale on tak ładnie pachnie. I jak dla mnie no bomba, tak słodko, że no, aż miałoby się go ochotę zjeść po prostu. I tak jak Max mówiła, to jest Sweet Kissing Powder. Nie wiem czym on jest pudrowany, ale naprawdę fajnie pachnie. Tam pewnie w składzie w środku można było zobaczyć co tam jest. No i mam ten bananowy z Vibo, jestem z niego zadowolona, więc ciekawa jestem właśnie jak ten się prezentuje. Transparentny matujący puder bambusowy do twarzy zawiera 35% ekstraktu z pędów bambusa, który silnie absorbuje sebum, zapewnia efekt matowej cery na wiele godzin. Formuła talk free, o, czyli bez talku. Uwaga, puder zniewala słodkim zapachem. Fajnie opisane, ale spoko. Ale fajnie, że jest bez talku. To jestem zdziwiona. Ale właśnie mam wrażenie, ciekawa jestem jak będzie ten, bo niby używam tych pudrów sypkich, raczej nie, nigdy nie widziałam u siebie efektu zapychania przez pudry, bo ja ogólnie mam problem z wysypem. Aczkolwiek teraz zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne z powrotem, więc pewnie cera mi się poprawi, tak jak to było poprzednim razem. No ale na razie jeszcze walczę z jakimiś niedoskonałościami, chociaż teraz to i tak jest mało w porównaniu do tego, co było kiedyś, albo co było po odstawieniu. To był hardcore, więc będę testować puder. I się zastanawiam teraz, bo chcę nagrać, myślałam, żeby dzisiaj nagrać test tej paletki z Benefitu. Później pomyślałam, że może bym nagrała zbiórczy test różnych produktów z Benefitu, bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu wam pokazywałam chyba w holu z Sephory, że kiedyś sobie zamówiłam Beauty School Knax, czy jakoś tak, to była taka, nie paleta, tylko takie pudełko, zresztą zaraz wam je pokażę. I się zastanawiam właśnie, czy nie nagrać z tym jako zbiorowy test właśnie produktów Benefitu. Bo mam właśnie to, o tym mówię, o tej paletce. I właśnie ona jest tu w pudełku, w kartoniku, bo powiem wam szczerze, że szkoda mi było ten kartonik wywalić. Właśnie mam ten problem. Chociaż nie wiem po co to trzymam, bo w sumie od tamtej paletki od razu wywaliłam. Ale ta paletka jest przy na samym brzegu szuflady, przy samym uchwycie i tam jest śrubka i boję się, że ją porysuję. Bo karton już jest porysowany od tej śrubki tutaj cały, dlatego boję się, że paletkę porysuję. Jest tak fajna, że szkoda mi z niej wyciągać wszystkie rzeczy, żeby... O, tutaj muszę... Nie mogę wyjąć teraz. Zaraz wam pokażę. Zdejmę też, i tu są oczywiście też opisane, dlatego nie wywalam tej folijki, bo tu jest napisane róż Rokatur i cień Naughty Neutral. Są podpisane, dlatego tej zabezpieczającej nie wywalam, chociaż nie wywalam też dlatego, że na ten cień i puder jest właśnie, i róż jest niczym nie zakryty, więc żeby mi nie brudził. No i tu mam ten róż Rokatur, właśnie ten cień do powiek, Professional, Day Real Mascara, Gimme Brow do brwi, Benetint i pędzelek do różu. Dlatego mówię, mam już trochę tych produktów teraz. Mam jeszcze tą hulę w takiej wersji mini właśnie. O, tak otwieraną pędzelek mam wyjęty z niej, więc mam ją tutaj, plus mam jeszcze ją w tej paletce. W ogóle dzisiaj sobie chyba ogarnę porządki w toalecie, mam za duże rzeczy i już pomału nie mam gdzie tego trzymać. No i tu mam teraz, tu mam jeszcze hulę w tej paletce właśnie, chciałam ją przetestować, no bo tu mam dużo produktów. Umówmy się, tam mam róż, tu mam rozświetlacz bronzer. Więc myślałam właśnie, żeby zrobić test tego i test tego. Naraz. No i huli ewentualnie tamtej, no ale to bez, nie ma różnicy, no bo mam ją też w tej paletce, tak? Więc bardzo nie ma znaczenia. I myślałam właśnie, żeby taki zbiórczy test zrobić. Ale zobaczymy, no bo tak, bazę podkładu nie mam, więc podkład, żeby nałożyć, no to musiałabym zrobić taki długi, długi film, tak? Chociaż tutaj mam też korektor, mam rozświetlacz w kremie. No nie wiem, nie wiem.
chciałabym też jeszcze niedługo ten puder przetestować, właśnie tego Healthy Mixa z burożu, Healthy Balance, przepraszam, Healthy Mix to jest puder, podkład. Czekajcie, spróbuję tak postawić na toaletce może was. A, brata widać w tle. I muszę zasłonić mój stepper, bo on nie wygląda korzystnie. O, dobra perspektywa do nagrywania, jakbym tło miała z tyłu na stojąco, jednak ze światłem, nie? Ale właśnie chciałabym jeszcze ten puder przetestować, bo jest, zapowiada się fajnie naprawdę. Tym bardziej jeśli chodzi o krycie, chociaż podobno jest bardzo niewydajny. Jest go bardzo mało. Chociaż tutaj piszą 9 gram, no to tak. Porównajmy sobie go na przykład do tego z Catri Supreme and Prime. Ile go to jest? Też 9 gram. A, czyli tyle samo. Chyba że się bardziej pyli, no to właśnie ten puder z Catri mam, muszę go poużywać trochę. Zapominam po prostu, używam teraz albo tego z Ecocery, już dawno też nie używam, ale już mam go końcówkę, więc też go chciałabym, końcówkę, no w sumie pół tak jeszcze zostało, tylko to pudełko jest beznadziejne, chyba że teraz się zmieniło. Tego balanowego z Vibo cały czas używam pod oczy, więc też jakoś szybko nie idzie. Ten jakiś też używam od czasu do czasu, to jest ten z Maybelline, też bardzo fajny, sypki puder. O, brat wyszedł. Mam z Viboty ryżowy i powiem wam, że chyba go jeszcze nie używałam nawet. Nie wiem, muszę koniecznie jakieś porządki zrobić. Tak, nawet jeszcze jest nieodklejony. Spoko, ale szczerze będę, zrobię może porównanie tego bambusowego z ryżowym. Niby to nie są do końca te same, ale jestem ciekawa. No bo jednak jedna fabryka. Ale jest fajnie, bo ten Vibo jest 5,5 grama, a tego jest... Nie napisali. Dacie wiarę? Nie jest napisane, ile go jest. I w środku też, nie? Nie ma gramatury. Bo tu z Vibo jest napisane. No ale na pewno wydaje mi się, że jest go więcej niż tego. Więc mam tu. Mamy z Kreolana cały, no ale Kreolana to naprawdę ten anti-shine, ale jego naprawdę używam rzadko, no bo to jest mocno matujący puder. U mnie prym wiedzie oczywiście rimmel. Na dowód tego tu mam cztery takie końcówki, które chciałam, miałam sobie sprasować w jedną. I tu mam jeszcze nówkę, którą już zaczęłam używać. Tu mam z Avonu ten cool odcień jasny, ale on był teraz dla mnie za jasny, więc go nie używałam. I są pudry, z którymi muszę coś zrobić. I to jest puder z Bourjois, puder Libre, czyli loose powder w odcieniu Peach 01. On jest dla mnie za brzoskwiniowy i albo go wydam, albo nie wiem co z nim zrobię. Już go mam trochę czasu, to fakt. Mam taki jeszcze tutaj z Catrice, z Glazer, taki mineralny. Ze szkolenia, na którym byłam ze 4 lata temu. I to jest jakiś mineralny puder, no i przez to, że tu jest nic nie napisane, ze szkoły dostaliśmy to, w sumie nic nie napisane. No i mam z Inglota puder, ale ten to pójdzie chyba do kosza, jest dla mnie za różowy, to jest odcień 4. Za różowy, za ciemny, no i już go mam, ten to mam chyba jeszcze lepiej jak ten z Glazela. Więc pójdzie do wywalenia. Mam jeszcze z The Balm Sexy Mama, ona jest bardzo ciemna, więc ona jest na lato, ale jej nie wywalę, bo mogę jeszcze jej używać. No i tu mam bambusowy i może ten porównam z tym z Lovely. To jest czysty bambusowy puder z Biochemii Urody i mam go do 2018. Ważne, więc może go porównam. Nie wiem, ale właśnie zaraz chyba się wezmę tutaj za porządki jeszcze, jak u mojej głowy akurat mi włosy swobodnie wyschną. Oj, widzicie, i ten jest tutaj taki. Ja go chyba kiedyś używałam, coś mi się kojarzy, ale nie wiem, no zobaczę, muszę to ogarnąć, bo mam bardzo dużo tych pudrów, a jeszcze mam, oj, tu mam jeszcze ryżowy z Lovely, tą białą czekoladę, więc sobie mogłabym porównać. Też pięknie pachnie i właśnie to, ją też używałam 2-3 razy raptem. Tu mam jeszcze puder z Inglota i z Glam Shopu rozjaśniacz. I 32 z Inglota. Dobrze. To jest rozjaśniacz, to 32 z Inglota. Ten z Inglota bardzo fajny. Rozjaśniacza mogę używać chyba tylko latem, bo wcześniej był dla mnie za ciemny i go nie używałam. Teraz go nie używam, bo o nim zapomniałam. Oznacza to, że mam za dużo produktów. I tu mam jeszcze próbkę z Kreolana i właśnie muszę go spróbować poużywać. Simple Translucent Powder.
jakieś TL9, nie wiem co to jest. Taką próbkę dostałam, ja wam chyba pokazywałam, jak robiłam zamówienie do charakteryzacji z Allegro, takiego sklepu, który sprzedaje właśnie produkty Kreolana na Allegro. I właśnie dostałam próbkę tego pudru, więc też będę chciała go wykorzystać. No i tu jeszcze w ogóle mam zalotka elektryczna, czeka na test z Avonu na baterię. Mam co nagrywać, więc uciekam. Włączę sobie vloga Natalii Beauty z nowego mieszkania. Psy zaczynają wyć. W ogóle jeszcze to mnie wyzywa dzisiaj, bo już je piorę od 2 tygodni ponad. Przeszło chyba. Bo to są jeszcze pędzle, jak dobrze pamiętam, z Sylwestra. I tu mam jeszcze pudełko Big Glossy wypełnione gąbkami do uprania. I nie, oczywiście to nie leży w samym pudełku kartonowym. Jest wyłożone taką matą do szuflad całe. Po bokach tylko, może mniej, ale na środku i brzegi całe są wyłożone. Gąbki zamykam oczywiście, jak już są suche wszystkie, więc chciałabym to dzisiaj uprać. No, więc muszę ogarnąć ten burdel, ogarnąć pudrę i zobaczyć ogólnie, co mam do wydania. Co mogę wydać, to wydam. Co mogę wywalić po prostu, bo już jest po terminie, to wywalę. No i będę ogarniać, zaraz wam pokażę jeszcze. Chcę też przebrać trochę paletki cieni i muszę podjąć decyzję jakąś, więc uciekam robić porządki, pochować zakupy. A jeszcze pokażę wam, co takiego spożywczego kupiłam, bo weszłam na chwilę do Sparu po pączka i po bułkę dla babci i po rurki dla siebie, a kupiłam jeszcze tak babeczki, będę chciała upiec, bo ostatnio chodzą za mną, więc na weekend upiekę. 42 deko rurek takich pustych, uwielbiam je po prostu jako przekąskę, jak składam filmy, jak robię coś na kompie, jak oglądam filmy w ogóle w telewizji i tak dalej, więc musieli mi to na 2 opakowania rozłożyć, bo nie mieli większej torebki. Kupiłam sobie zieloną herbatę z Big Active, papaja i jagody goji, lubię herbatki z tego, i kupiłam taki fajny wielozbożowy chlebek, bo się dobrze prezentował i mam nadzieję, że będzie dobry. Tak jak wyglądał. No. I to wszystkie moje zakupy. Dobra. Spadam ogarniać, bo normalnie chcę jeszcze ponagrywać filmy. Dzisiaj mam wenę. No, dobra. No, kredki przebrane. Jak widać, po ręku też zastrugane. Próbowałam też eyeliner i powiem wam, że to jest eyeliner z Avonu. Tak. Można i cienkie, i grube kreski robić. On jest w starym opakowaniu jeszcze. Extend. Nie wiem, jak on teraz jest. Extend Super... Super Extend. Precise Liquid Liner, Eyeliner Liquid, no, Black. I powiem wam, że no fajny jest. Jeszcze gdzieś mam turkusowy, nie wiem dlaczego, tylko tu był jeden z kredkami. Muszę zobaczyć, czy gdzieś przełożyłam. Zaraz będę zmywać rękę. Paletki przebrałam, no i w sumie wiele się tutaj nie zmieniło. Mam parę kosmetyków już odłożonych. Odłożyłam z czekoladek Dead by Chocolate, I Heart Chocolate i Naked Chocolate zostało, bo Naked Chocolate ma niektóre cienie podobne do tamtej i ta też, więc tak odrzuciłam tą, która była taka najbardziej neutralna. Tu są w miarę jeszcze fajne kolory dodatkowe, więc te dwie zostały. Tu resztę, no, z Eva de Balm to zostaje, to nawet nie ma. Te jednak z Vivo nie oddałam. No ładne ma kolory, nie są źle napigmentowane. Na razie jeszcze daję jej szansę. Z Glam Shopu, no, to wszystko zostało. Zostały z Sephory. Urban Decay została na razie do testów, potem pomyślę, co z nią zrobić, czy ją zostawić, czy nie. Będę chciała zrobić taką serię paletkową jakąś. Freedom została, bardzo fajna paleta, niedroga. Kobo zostały, tu została ta z Inglota z jednym cieniem, została Inglota ta piątka, zaraz wam pokażę, jak one w środku wyglądają. Będzie mi dziwny kąt widzenia teraz. I fajne są właśnie. I matowy jest tylko ten beżowy cień i ten brązowy w miarę, bo on też ma leciutkie drobinki, jak widać. Ten błyszczący jest mega, ten też jest fajny, ten jasny błyszczący też, tylko tu nie widać, że on się błyszczy, ale jest. Moja druga paleta. Najpierw kupiłam tamten jeden cień, a potem tą paletę chyba jakoś tak. Więc naprawdę też fajna paletka i nie mam zamiaru jej wydawać. Muszę tylko zacząć się więcej chyba malować i więcej ich używać. No i to jest ta zestawka kolorowa, o której wam mówiłam, to zostaje. To jest jedyna metka, tak bardzo kolorowa paletka, poza Glam Shopami pojedynczymi. No, a no jeszcze mam Rodiobel, taką Inkset Metal z takich kolorowych. Dobra, więc to tak. Kredki tutaj przebrałam do oczu, jeszcze są tutaj do ust i muszę je przebrać, zatemperować, jakieś ten. Zapasowe tusze, muszę coś wymyślić, jakoś je ułożyć. Takie w ogóle zapasowe tu mam. A, ubrudziłam szufladę. Tu mam jeszcze jakiś podkład jeden zapasowy, tam mam jednorazowe rzeczy, aplikatory i tak dalej.
No i muszę trochę ogarnąć, tu bioderma stoi przygotowana do użycia, Garnier, tu mam mgiełkę z Avonu do makijażu. Tu mam mgiełkę ogólnie do twarzy z Effectimis, z którą też nie wiem co zrobić. No, więc ogólnie zaraz myślę cały czas co zrobić z tymi cieniami jeszcze tutaj, bo nie wiem czy je zostawię czy nie. Z pojedynczych cieni, które mam tutaj u góry razem z pielęgnacją, tutaj mam właśnie Cobalt, Mio, Freedom, Catrice jakieś tam są. Tu mam jeszcze chyba jakiś z Makeup Revolution, czy Freedom Makeup. Makeup Revolution też bardzo ładny cień, ale zastanawiam się, czy go nie wydać, bo mam takie już cienie. Więc tu mam takie pojedyncze z pielęgnacją, wolałam je przełożyć gdzieś indziej, ale na razie nie mam gdzie, więc zmywam rękę i robię kredki teraz do ust, zatemperuję. Temperowałam z Avonu i powiem wam, że jestem z niej zadowolona, fajnie się sprawdza. Robię porządki, rolety mam opuszczone, jeszcze nic nie umyłam włosów ani nic, bo ksiądz u nas chodzi, a my nie przyjmujemy księdza już za 2-3 lata. I wszystkie słowa oburzenia możecie zachować dla siebie. Mamy takiego proboszcza, że uwierzcie mi, też byście go nie przyjmowali. Może zaczniemy przyjmować nowego po rozbudowie, jak będziemy już normalnie się okaże, a na razie nie. No więc zaraz poszukam o resztę eyelinerów. Więc kredek mi się trochę uszczupliło, tu już trochę rzeczy wpadło. Parę kredek, paletka, tam jakieś cienie, tylko niektóre cienie są pod znakiem zapytania. Paletki tak z Catrice, z Manhattanu, tam mam tu ten Wilda. Te pojedyncze na pewno odpadają, ta z Avonu paletka też. Na razie ją odłożyłam, bo nie wiem czy jej mamie nie podaruję, tylko muszę mamie najpierw nauczyć używać tej paletki. Mam jakąś kredkę beżową, tak ogólnie no parę rzeczy. I będę... Właśnie głupio jest tutaj podgląd w tym aparacie, bo jest z boku zamiast u góry, byłoby bardziej naturalnie. Więc zaraz umyję sobie rękę, tu sobie Natalie Beauty oglądam, nie patrzcie na ten syf tam. Ogarniam, na razie jestem na etapie ogarnienia, ale chciałam zrobić te kosmetyki właśnie i przebrać, żebym mogła ich jakoś normalnie używać, bo wiem, mam za dużo tego i po prostu mi to leży wszystko. Niektóre rzeczy już mi się nie mieszczą i po prostu chciałam to w jakiś sposób ogarnąć. No, mam w ogóle jakieś próbki perfum, ale te próbki biorę na wyjazd i powiem, że to jest fajna rzecz, poza tym tutaj mam dużo właśnie próbek oryginalnych perfum, więc... Dobra, spadam ogarniać dalej. Będę się do was odzywać pewnie za jakiś czas. Zobaczcie, przybieram teraz produkty do twarzy i to są płynne rozświetlacze, jakie mam. Od góry jest jakiś Yoko, Glow Primer, który kiedyś miałam w Big Glossy. Potem jest Manna Kadar, czy jakoś tak to się mówi. Też miałam to w Big Glossy miniaturkę. I tu jest Opal z Becky. I powiem wam, że chyba zacznę używać na mokro rozświetlacze, bo są naprawdę miazga, tyle chusteczek. Bo próbowałam też bronzer, w ogóle nie mogę szminek domyć z ręki i tak bronzery na brzegach próbuję. No mega. Ten z Yoko jest świetny. Muszę zacząć używać ich pod spód. W ogóle zobaczcie ile odrzuciłam. Tyle już odrzuciłam, widzicie tu bronzer z Makeup Revolution. Miałam go zostawić, bo jest fajny. Ale szczerze mówiąc mam w podobnych kolorach i wiem, że nie będę go używać, bo już naprawdę wieki go nie używałam, więc komuś się przyda, tu mam jakieś inne jeszcze rzeczy. Tu na razie odkładam wszystko, co mi nie pasuje. Będą tam też pewnie produkty, które wyrzucę, ale na razie wszystko odkładam. Tutaj już mam całą torebkę, tą małą z Sephory. Tu mam tylko dwa na bok odłożoną pomarańczową lip lawę z I Love Makeup. To jest odcień Unlash. Mam napisane, bo one niestety nie mają napisanych kolorów tutaj. I róż z Rimmela kremowy, bo zostawię je sobie do charakteryzacji, wrzucę je sobie do pudełka na charakteryzację, więc one zostają. No i te rozświetlacze, no miazga. Beka jest naprawdę ładny, taki subtelny, ten z Yoko jest hardcore, no i ten jest taki, tu nie widzicie na kamerze, on jest taki brzoskwiniowo-różowy. No, więc robimy dalej porządki i nawet tu mi się w różach uszczupliło trochę, bo róże odrzuciłam. Tu bronzerów też mam mniej, tu mam kremowe, wszystkie na razie zostały. Temu jeszcze daję szansę z L'Oreala, ale jest najbardziej pomarańczowy z nich wszystkich, mimo że w opakowaniu wygląda ładnie. Tu mam Honolulu i taki inny jeszcze. No i tu tą paletkę Complexionista mi wejdzie z Benefitu, bo nie miałam, czy wcześniej ją przy pudrach trzymałam. Teraz ona będzie tutaj. No i właśnie rozświetlacze teraz robię. No i to będzie najtrudniejsza sekcja, bo wszystkie mi się podobają, nie wiem co odrzucę. Niestety. No i powiem wam, że tu mam eyeliner z Golden Rose brązowy i był mega suchy, taki, że dosłownie latała mi taka kulka w środku. Ale dodałam do niego dosłownie kropelkę Duraline i zobaczcie, jest hardcore. I już tu się wahałam, czy go nie wywalić, ale widzę, że jest dla niego nadzieja. Więc będę używała Duraline'a do niego. Widzicie, ten eyeliner z Vibo tutaj poleciał do reklamówki, bo strasznie smuży. I tą przerwę, którą widzicie tutaj na dwóch kreskach, tutaj, o, nie pokażę wam jedną ręką,
ale przy tym ciemnym samym tutaj to jest jedyna kreska zrobiona. Tak się właśnie rozchodzi, ładnie zasycha na mat, ale zatem w kamerze ma dużo ładniejszy kolor niż na żywo. Ten z Nyxa i te dwa są z Nyxa, ten niebieski też jest troszkę ciemniejszy, ale taki żywy. Ten żółty myślałam, że będzie bardziej żółty, wiecie, taki jaskrawy, niestety nie jest. Ale jest ładny, no i tutaj mamy z Lovely i tutaj też takie, no. Ale ten, no, hardcore. Powiem wam, że z Duralinem robi wow. Już rozumiem zachwyty nad tym eyelinerem. No to dziewczyny, porządki zakończone. Tutaj to jest pielęgnacja, tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj w paletkach, no to też jedna padła i parę małych, więc też za wiele nie. Tutaj trochę w kredkach do oczu zrobiłam porządek. W kredce do ust tylko dwie wypadły, tutaj pomadki zostały, to są jakieś tusze zapasowe, które tu przełożyłam. Tu też są kolorowe tusze wrzucone i eyelinery w pisaku, bo niech, tak to z nich nie korzystam, bo później mi się gdzieś tam warają, a tak to tu będę je widzieć. Tych cieni na razie nie ruszałam, na razie zostały, tu jest ta paletka z Benefitu na razie schowana. Na dole mam rzęsy, więc tu nic nie ruszałam. No i teraz druga szuflada, tutaj się trochę wydarzyło. Wypadło mi z bronzerów co nieco, z róży, rozświetlaczy w końcu nie wyrzuciłam żadnych. Tu troszeczkę inaczej ułożyłam, też mam bronzery, wszystkie kremowe i tak dalej, bo wcześniej by pomieszane, chciałam tą kompleksjonistę wsadzić, więc ten. W eyelinerach jeden mi wypadł, dwa. Jeden poleciał do Denka Maybelline, bo już jest bardzo długo otwarty, a tam już go dużo, nawet mniej jak połowa było, więc poszedł do Denka. I jeden z Vibo chyba wypadł. Tusze, no to tam wypadł chyba jeden, reszta poszła właśnie to, co było nieruszane, jeszcze nieużywane. Może zraz dla wypróbowania to poszło właśnie tamtej szuflady do zapasów, a tu mam na razie aktualnie używane i otwarte. Więc tak to wygląda w tej szufladzie. Najgorsza szuflada, która była do ogarnięcia, czyli pomadki, bo no, ciężko wywalić cokolwiek. Więc tu z tych pomadek trochę wypadło, które były trochę inaczej są poukładane. Bourjois, Rouge Edition, Velvet zostały. Tu wszystko zostało, tu błyszczyki powkładałam, bo mi się zwolniły miejsce. Tu mam wyjęte z pudełeczek te balsamy z Oriflame. Różne, tu jest klasyczny, tu jest cynamonowy i tu jest z Blueberry, czyli jagody. I ten bardzo lubię, najczęściej, na razie tylko jego użyłam, tych nie ruszałam. Tu mam pomadki z Max Factora w pudełku, bo one są podpisane bardzo słabo i nie widać. Jest to ta czerwona, ta niestety ostatnio bardzo ją lubię swoją drogą i non stop ją noszę czerwoną, miałam dopiero raz na ustach, a tą na każdą imprezę praktycznie używam, bo jest naprawdę trwała. Ale ostatnio na Sylwestrze, nie, na ostatkach, na balu jak byłam, albo została na sali, albo wypadła u naszego kierowcy w samochodzie. Od listopada nie mam z nim kontaktu, więc tylko balsam z nim, który jest wsadzony tutaj na z tyłu, tam w przegródkę. I niestety pomadki nie mam, więc sobie tylko zaraz zrobię zdjęcie koloru, żebym pamiętała, który to był. Jak będzie promocja w Rossmanie, to ją uzupełnię na pewno, bo jest naprawdę fajna, fajnie w niej wyglądałam, dobrze się czułam. No i głupia jestem, ciapa i gdzieś ją zostawiam. Albo mi wypadła z torebki właśnie w samochodzie, albo została gdzieś na sali. Więc niestety. Tu mam dwa takie błyszczyki z Lovely. Kiedyś bardzo je lubiłam, one są z tych mrużących. Zobaczę jeszcze, czy się nadają do czegoś. Ten jest błyszczący, ten jest nie, ale są były naprawdę fajne. Ten taki lekko beżowy, ten bezbarwny. Jeśli będą dobre, to zostaną, jeśli nie, to je wywalę. Tu mamy Lano maść z Jai i tam z tyłu mam jeszcze dwa blisteksy nieotwarte do ust. Jeden w tubce, drugi w formie sztyftu, wykręcany. I z Avonu jedną taką pomadkę z edycji świątecznej w zapasie, dlatego leżą z tyłu. Tu mam jeszcze pomadki z Avonu, które zostały, było ich 9, zostało 6. No i tu mam właśnie ten balsam z Max Factora zapasowy, tu mam jeszcze z Avonu właśnie pomadkę. Tu jest taka sama, mam dwie, tylko ta jest pełniejsza, została z tyłu, bo tego koloru już dawno nie ma. Tu mam Sky Lips wsadzoną luzem, bo też była w pudełku, ale konturówkę wsadziłam do konturówek, ją tutaj. No i tu mam z Avonu różne kolory, właśnie niektórych pomadek już nie ma, niektóre jeszcze są. Tu mam z Celi już taką na wykończeniu, ale bardzo ją lubię, kiedyś właśnie Maxi ją polecał i bardzo fajnie wygląda. I tu mam z Golden Rose jeszcze jedną, która tu są trzy i ta jest czwarta. No więc to był najgorszy dział do przebrania. No i tego działu nie przebierałam w ogóle, wywaliłam tylko jedną bazę, którą miałam bardzo długo z Pierre René i była słaba, więc ją wywaliłam. O, tu jest jeszcze baza z Vibo jakaś do oczu, ale nie wiem co z tą bazą, muszę jeszcze przetestować, zobaczyć. I stąd nic nie wywaliłam, bo to są korektory, są różne takie właśnie rzeczy, których, niektórych nie używałam w zapasie, niektóre używam aktualnie, próbuję je zużyć, a podkładów jeszcze nie wywalałam, bo nie wszystkie przetestowałam, ten na przykład jeszcze go nie używałam. Muszę zacząć wreszcie nagrywać te testy, wtedy będę wiedziała, czy się mogę czegoś pozbyć, czy nie.
Tu mam jeszcze skleryny BB Cream, które były w Big Glossy. No ogólnie tej szafki nie ruszałam. Z rzeczy do brwi nie wywaliłam nic, tylko wyjęłam stąd eyelinery, właśnie wsadziłam tam. Reszta rzeczy została, zatem porwałam tą kredkę, więc tu wszystko jest bez zmian, nie ma dużo rzeczy. Tu był wosk jeszcze z Kreola, ten taki w dużym opakowaniu, ale przerzuciłam go do rzeczy do charakteryzacji, bo do brwi i tak go nie używałam. A do charakteryzacji właśnie do zakrycia brwi, czy coś mi się przyda na pewno, więc wywaliłam go stąd. No i tu mam pigmenty i cienie, jak widzicie, pod spodem też jest warstwa cieni w kremie i tak dalej. Tu są pigmenty i cienie w kremie wypadł tylko jeden, pigment żadny. Więc jest czubato. Wygląda torba z rzeczami, które wyjęłam z toaletki. To jest ta mała torba z Sephora, jak się zakupy robi. O, czubata. I wypada z niej. A, jedna rzecz do brwi wypadła, żel z Vibo. No, to wam tak pokrótce pokażę, co tutaj jest. Może to zrobię tak. Zobaczę mi to później wszystko schować z powrotem. Bo to nie wszystko jest do wydania. Niektóre jeszcze pójdą do kosza. I na przykład ten puder z Bourjois już trochę czasu go mam, ale jest naprawdę fajny, miałki, tylko nie mój odcień, niestety ten peach. Więc będzie do wydania. On nie jest cały, bo ja go trochę używałam. Z pudrów jeszcze jest ten z Inglota, ale z nim się zastanawiam, czy go wydawać, czy go wywalić, bo już mam go naprawdę długo. I zaraz chyba go, niby tylko 18 miesięcy do otwarcia, ale ja go mam naprawdę mnóstwo czasu, więc idzie na razie na bok, bo jeszcze się zastanawiam. Tu mam kulki rozświetlające z Avonu, bardzo fajne, białe, takie Diamond Shimmer, ale ja ich po prostu nie używam, więc może ktoś będzie więcej z nich korzystał. Tu mam puder ten z Glazela, właśnie puder, on jest kryjący, więc nie wiem, czy to jest taki puder, czy bardziej podkład w kompakcie. Kolor na twarzy nie wyglądał źle, ale on nie kryje na tyle, żebym go nosiła samego, psy się bawią. Ale też na podkładzie jakoś dziwnie zawsze wygląda, więc nie. I jest dla mnie niby dobry, ale na podkładzie jest za ciemny, więc powędruję do kogoś. Tu mam jeszcze puder z Avonu Magix, ryżowy, jest bardzo fajny. Chyba ryżowy, tak mi się wydaje. Taki, a nie, to jest puder fiksujący. Ale mam wszystkie inne tamte ryżowe i tak dalej, a tego po prostu używam najrzadziej, więc... A jest go dużo, więc oddam go komuś, żeby komuś się lepiej użytkował i nie zmarnował u mnie. Róż tutaj i to idzie na pewno do kosza, bo nie będę go naprawiać. To jest róż z Inglota, który mam mniej więcej tyle samo czasu co ten puder. Był bardzo fajny, taki brzoskwiniowy, to był odcień... O, fokus, nie chce się złapać. Odcień 84, tu nie widać, właśnie nie łapie. O, jest. Ale miałam go wieki, pokruszył mi się w szufladzie po prostu, więc czas się z nim rozstać. Więc on na pewno idzie do odrzutu, więc go tu kładę. Z paletkami ten róż na pewno idzie do wydania. Jest ładny, ale ja takich róży nie używam. Angelique, próbowałam parę podejść do niego, ale bardzo go nie używam. Zresztą mam chyba jeszcze jeden taki z Pixi, który miałam próbkę w Big Loss, więc tamten zostaje, ten idzie do wydania. Paletka z Catrice, którą dostałam od Kirki, też idzie do wydania. Fajnie, nie jest zła, jest troszkę słabiej napigmentowana, ale przy różach akurat to nie wadzi. Ale po prostu jej nie używam, więc szkoda, żeby się marnowała, więc puszczę ją w świat dalej. Róż z Bella również idzie dalej. Miałam kiedyś też puder brązujący z tego, ale już go wywaliłam, bo mi się pokruszył. Bardzo ładny odcień, lekko rozświetlający, ma takie bardzo delikatne, odbija światło, takie, nie wiem, czy to są drobinki, czy nie. Jest ładny, nie otworzyłam go teraz chyba jedną ręką, niestety. Ale oddam go, bo go nie używam, więc bez sensu, żeby u mnie leżał. Bronzer z Makeup Revolution, już wam o nim mówiłam, że jest ładny, sięgałam po niego kiedyś, widać zresztą, że już jest napis na środku wygnieciony, taki dołek, ale no nie używam go, mam inne w podobnych kolorach i po prostu rzadko po niego sięgam, szkoda, żeby się zmarnował, więc pójdzie w świat dalej i na pewno będzie używany i dobry dla kogoś, bo odcień ma fajny i naprawdę wam go polecam. Zostawiłam sobie ten drugi tylko, bo jest lekko rozświetlający, a ten idzie do oddania. Również tą paletkę z Kobo do konturowania oddaję, ponieważ mam dwa bronzery z Kobo oddzielne, różu w tym kolorze i tak rzadko używam, pudry rozświetlające mam, więc komuś posłuży, a to są dwa ładne bronzery, ładny róż, rozjaśniacz też bardzo ładny, do partii czasami go używam, jest w nim lekkie wgniecenie chyba najczęściej z tego, ale to tylko wtedy, kiedy za nisko zjechałam z konturą czy coś, wtedy go używam, a tak to nie, pod oczy czy coś to nie. Więc naprawdę fajna paletka, ale bez sensu, że trzyma, skoro i tak tego prawie w ogóle nie używam, a bronzerów już tym bardziej, bo używam tamtych dwóch dużych. Więc komuś się na pewno przyda.
to są dwie paletki, nad którymi jeszcze nie wiem, co z nimi zrobię i one na razie zostaną u mnie. Ja spróbuję się nimi teraz pomalować trochę, może dzisiaj do filmu nawet i zobaczymy, jak to mi się sprawdzać. No bo nie wiem, co z nimi zrobić, czy je wydać, czy je zostawić jeszcze, więc nad nimi się waham. Więc idą na bok. Paletka Dead by Chocolate z Isle of Makeup. Ładna paletka, fajna, ale mówię, ma parę kolorów już ma podobnych w tej Naked i w tamtej, ale tamte mają dodatkowo jeszcze inne jakieś fajne kolory, dlatego ta pójdzie na bok, bo na dobrą sprawę tu jest tylko jakiś fiolet z boku, a tak to są takie bardzo neutralne kolory. No często po nią sięgałam, widać wgłębienia w tych takich cieniach, ale mimo wszystko no tamte są bardziej takie, ta jest, no mam kilka palet neutralnych i ta od nich nie odbiega, więc pigmentacja jest fajna, ale ktoś się na pewno z niej ucieszy i już mam jedną nawet osobę na oku, której mogłabym ją dać, więc zobaczymy, czy będzie chciała. Więc paletka, tu jest też ta paletka z Avonu i ją chyba zostawię mamie, pokażę ją tylko jak ją używać i tak dalej, żeby dawała efekt. No tutaj trochę trzeba zeskrobać, bo było na mokro, ale paletka ładna, no i szkoda mi ją wywalać, ale rzadko po nią sięgam, więc może mamie się przyda. Tą z Wet n Wilda się też jeszcze zastanawiam, bo jeszcze jej nie używam, więc użyję jej zaraz i zobaczę. Tu mam zielony korektor, on idzie do kosza, bo już go mam dawno z Virtual, ale jest słaby. Słabo kryje, jak się go rozbląduje, to prawie nie zakrywa zaczerwienień, więc bez nadzieja, idzie do kosza od razu. No i ten róż też od razu idzie tutaj do torby. Tu mam błyszczyk z glazelatki, brązowy, błyszczący, ale ja go nie używam, więc może ktoś będzie chciał, jak nie, to pójdzie do kosza. Tu jest baza silikonowa z Pure Rene i faktycznie mam ją już długo, ona była prawie nieużywana, więc myślę, że jeszcze może komuś posłużyć, mi się po prostu nie sprawdza. Ona jest bezbarwna, tutaj wydaje się taka dziwna, matowa. No ogólnie średnia, ale może po prostu chodzi tu o moją cerę, więc może komuś innemu się sprawdzi. Tu mam taki sypki cień biały, miałam go zostawić marki Krzak, nie pamiętam, bo to lata temu go kupiłam, ale ładnie wygląda we wnętrznym kąciku, może komuś się przyda, jego już jest końcówka. I z tego samego jest taki brzoskwiniowy, ale wcześniej miałam jeszcze fiolet i róż, który wywaliłam chyba, ale tych też nie użyłam, więc idą w świat dalej. Kremowy cień z Avon, taki turkusowy, ma dużo słabszą pigmentację niż ten z Maybelline, ale może ktoś jako bazę będzie chciał. Więc albo jako do eyelinera, nie wiem, w każdym razie no idzie dalej. Tu mam ten eyeliner z Vibo i też go puszczę dalej, niebieski, ładny, dla mnie za słaby kolor daje. Żel z Vibo to pójdzie chyba do kosza, bo zostawię taką galaretkę i nie wiem dlaczego, na początku był fajny, teraz jest kiepski, więc utrwalał fajnie, ale mówię, wyciąga się go takimi grudkami, nie wiem dlaczego, więc nie wiem, czy to już pora na niego czy co, ale idzie do kosza. I tu mam pomadki, jedną z Avonu, chyba wszystkie pomadki są prawie z Avonu, ta jest taka dwustronna, jest ładna, ale po prostu jej nie użyłam, więc zostawię ją chyba mamie, bo coś mówiła, że może jej się przydać, a mama lubi takie kolory. Tu jest jedna taka brzoskwiniowa, no ale u mnie nikt w domu, ja rzadko sięgam po takie kolory, zostawiłam sobie chyba ze dwie, może góra trzy w różnych odcieniach, ale ta pójdzie dalej, po prostu bez sensu ją trzymać. Następna jest taka jasno-beżowa, ja po prostu w niej trupio wyglądam, jest dla mnie za jasna, więc bardziej się sprawdzi albo u kogoś bledszego, albo jeszcze bardziej opalonego niż ja. Ta z kolei jest za ceglasta i źle się w niej czuję, jest matowa, to jest akurat matowa z Avonu. Można poznać po tym, że się nie błyszczy, tylko jest matowe tutaj. I tu mam jeszcze jedną, też taką brzoskwiniową. Nie wiem, próbowałam z tymi kolorami, chciałam znaleźć jakąś fajną, no ale żadna mi nie przypasowała, więc idę dalej. Tu mam Skobo pomadkę, która jest totalną pomyłką, może ktoś ją będzie chciał używać jako błyszczyk po prostu albo coś, ale pigmentacja ma tak kiepską u mnie na ustach i w ogóle nie widać, więc puszczę ją dalej, a jak to komuś się nie będzie podobała, to pójdzie po prostu do kosza. I taką mam Skobo jeszcze kredkę z tych Fashion Color Shine and Care Lipstick Watermelon. Kupiłam ją na próbę, no kolor nie jest zły, ale ja się w nim źle czuję. Mam zresztą podobne szminki, więc też ją puszczę dalej, może ktoś będzie chciał. I tu zostały mi same kredki do oczu, a nie, przepraszam, dwie konturówki do ust z Avonu. One są fajne, tylko po prostu mam już inne konturówki w takich samych kolorach. Jest to Simply Spice, taki beż i ładna taka czerwień True Red. Po prostu mam też inne, ładne są te konturówki, ale tamte wolałam sobie zostawić w formie struganej, bo tych jest dużo mniej, a komuś może się przydadzą takie, więc
idą dalej. Tu mam taką perłową kredkę beżową do oczu. Ktoś kiedyś się mnie o nią... Chciałam wtedy kupić jakiś ładny beż do oczu, a ręka mi się zaczyna trząść od aparatu. Ale okazało się, że perłowa, nie wiem po co ją kupiłam i jej nie używam, więc pójdzie dalej, może komuś się jako cień przyda. Tu jest czarna z Avonu, bo czarnych mam sporo i ta jest taka trochę twardsza, więc idzie dalej. Tu mam Aqua Super Shock i to jest Aqua Pop Color żelowa, których już nie ma. Ja mam jeszcze drugą całą, więc tą zastrugałam chyba nawet. Tak, i pójdzie w świat dalej. No jest ładna, tylko po prostu mówię, mam jedną, więc tą krótszą wersję puszczę dalej, tylko muszę je zdezynfekować jeszcze. Miss Sport jest dla mnie za słabo napigmentowana, niebieska, więc idzie w świat dalej. Idzie w świat dalej, to dzisiaj słowo przewodnie tego filmu. Tu gąbeczkę muszę wyprać, ale to jest taka też z Avonu, czarna zieleń taka, ale jest dla mnie za twarda. I tu mam z Glazela taką niebieską, też jest za twarda i za słabo napigmentowana, ale może komuś się przyda. No i to wszystko. Teraz jak to jakoś inaczej ułożyłam w torbie, to jakoś tak luz został. Chociaż wyjęłam tak, 4 paletki wyjęłam. No musiałam zgasić światło, bo u nas właśnie ksiądz na naszej ulicy chodzi. Więc będę sobie zaraz oglądać YouTube'a. No i mówię, ten puder jeszcze nie wiem co z nim zrobię, zastanawiam się cały czas. Ale chyba pójdzie do kosza, nie będę go nikomu już dawać, bo to bez sensu. Więc ląduje do śmieci. Kredki zastrugałam, miałam je odkażać, ale skoro były strugane, to nie muszę, bo wszystko się zdrapało, warstwa to używana, więc mam taką torebeczkę dla rodzinki, żeby sobie przezobaczyły i może coś im się spodoba. No hej kochani, witam się z wami ponownie, jest już prawie pierwsza, a w zasadzie teraz to pewnie jest już pierwsza, odkąd to ostatnio rozpatrzony zegarek. Wybaczcie, ale smarujesz mi usta właśnie. Mam strasznie sucho od tego kadaru, masełkiem z nieba, które mam przy łóżku. Jest już późno właśnie, jak widzicie, już się ogarnęłam, umyłam, właśnie suszyłam włosy. Jeszcze nawet chyba są niedosuszone, lekko wilgotne na końcach. Ale już dalej same doschną. Już nie chciałam ich męczyć suszarką i nawet mi się ich nie chciało suszyć do końca. Jeszcze raz piszę sobie zaraz plan na jutro i idę spać. Wrzuciłam już filmik ten, który miał być dzisiaj, żeby się wrzucał na jutro na kanał. Nie wiem, czy mam swoją drogą dopiero go dzisiaj wrzucałam, jakiś czwartek, jakoś tak dziwnie wrzucałam w tym tygodniu. I sobie zrobię plan na jutro, bo mam parę rzeczy, które chciałam zrobić. Nic dzisiaj nie nagrałam w końcu przez to sprzątanie kosmetyków. Potem ksiądz chodził, potem zjadłam kolację, zaczęła się brzydka prawda, obejrzałam brzydką prawdę, zaczęła się Erin Brockovich. A kiedyś kawałek tego filmu oglądałam, no i mnie zaciekawił, od początku go oglądałam. Więc obejrzałam go do końca i właśnie przed chwilą się skończył. W przerwach tylko oglądałam YouTube'a i byłam się wykąpać i potem umyć włosy i umyć buzię i tak w przerwach latałam. Ale Polsat ma długie przerwy, więc zdążyłam się umyć i umyć włosy, a teraz jak się skończył, poszłam umyć buzię. I vloga Szusz chyba prawie 40-minutowego obejrzałam na 2 razy. No. Więc wiecie. Więc rozpiszę sobie zaraz właśnie plan na jutro w kalendarzu. I będę chciała jutro coś nagrać, chociaż ze 2 filmy. I choćby się paliło, muszę je nagrać. A jeszcze chcę jutro posprzątać. Chcę znów użyć wosku, bo pierwszy raz używałam go przed Sylwestrem. I powiem wam, że widzę znaczną różnicę, jeśli chodzi o nogi i wosk, niż na przykład jak był depilator. To, co miało być po depilatorze, nie było, a po wosku jest, że jest tych wosków zdecydowanie mniej. Odrosły wiadomo, ale zdecydowanie mniej, dosłownie takimi partiami odrosły, a gdzie nigdzie w ogóle nie rosną. Jedynie uda normalnie, no bo utnie go miałam woskiem. Ale chcę właśnie jutro spróbować najpierw tą pastą cukrową, którą mam. Spróbuję jej użyć, tak jak mówią, czyli wyjąć, trochę pougniatać w ręku i dopiero. I zobaczymy, czy się sprawdzi. A jak nie, to poleci po prostu zwykły wosk i tyle. W każdym razie właśnie chcę to zrobić jutro. Chciałabym właśnie jutro sobie wyregulować brwi i zrobić henne i chciałam wam to nagrać. Miałam to zrobić dzisiaj, ale mówię, no 2 filmy mnie zaciekawiły, więc już tego nie zrobiłam. Więc będę chciała to zrobić jutro. I nagrać chociaż denko. Zobaczymy, no chcę coś jutro nagrać w każdym razie. Jeszcze muszę posprzątać i tak dalej, zmienić pościel, więc chcę sobie to wszystko spisać po prostu, żebym wiedziała i po kolei będę sobie robić, będzie mi łatwiej. Miałam uprać pędzle, zresztą ja pędzle już piorę, nie wiem, ze 3 tygodnie. Nie no, ze 2 chyba od Sylwestra. No to przeszło 2 tygodnie. I ich uprać nie mogę,
Ale muszę się wreszcie zebrać do tego prania i ogarnąć, sprężyć poślady i zrobić, bo sama jestem na siebie zła, że jestem niekonsekwentna i jak sobie niektóre rzeczy zaplanowałam, do tej pory ich nie zrobiłam. No. Więc to Denko będziecie teraz u mnie widziały często na kanale, bo ogólnie wcześniej były same vlogi i z takich filmów było Denko, ale będziecie widziały często Denko, dlatego że mam dużo produktów, które chcę wykończyć, zużyć. I jestem na dobrej drodze, żeby to robić, ale mam bardzo dużo takich produktów, więc mówię, no to Denko mi się pojawiało często, dlatego że ja też nie zbieram dużego Denka, bo zawsze jak robię Denko, to chcę wam opowiedzieć o tym produkcie i jeśli ono jest duże, to potem te filmy trwają albo pół godziny i więcej, albo nic konkretnego nie powiem o żadnym produkcie. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj przybierałam kosmetyki, to co widziałyście zostało. Puder z Inglota wylądował w koszu, żel z Vibo do brwi i róż z Inglota to wylądowało w koszu. Paletkę z Avonu zostawiłam mamie. Wzięła sobie mama też jeden błyszczyk z Glazera, ten brązowy brokatowy z brokatem i z drobinkami takimi. I pomadkę tą dwustronną z Avonu. I mówiłam wam, że jeszcze trzy paletki nie jestem pewna. Ta z Wet n Wilda, z Catrice i z Manhattanu. Więc z Wet n Wilda na pewno powędrowała do torby, bo stwierdziłam, że mam takich kolorów na pęczki w paletach pozostałych, więc nie ma sensu ich trzymać. Natomiast jeszcze waham się między Catrice i Manhattanem, ale to nie wiem, może jutro właśnie, jak będę miała w planach nagrywanie, to umaluję się tymi paletami, zobaczę. Ogólnie je trochę popróbuję, dopiero zdecyduję, czy je wydać. No tak czy siak, jest reklamówka pełna. Cała torebka ta z Sephory mała pełna produktów, więc na pewno ci, co ją dostaną, albo ci, co sobie z niej coś wybiorą, może tak, będą zapewne zadowoleni. I tak to wygląda. Także ja się z wami żegnam. Powiem wam, że nawet nie jestem śpiąca, chociaż dzisiaj wstałam o 10. Ale wczoraj poszłam spać chyba też koło pierwszej jakoś, więc nie wiem w sumie. Ale chcę się zmusić do spania, bo jutro na 9 mam klientkę i jadę do pracy, a chciałam wstać wcześniej, normalnie o 7, żeby zjeść śniadanie i jeszcze zdążyć coś zrobić, może ewentualnie właśnie te pędzle uprać albo pościel zmienić, nie wiem, coś, żeby rano zdążyć zrobić. Jakoś będę się lepiej z tym czuła i lepiej będzie mi później to wszystko szło, jeśli zacznę od rana od czegoś, a nie tylko od śniadania i do pracy, tak? Film na YouTube, już wam wspominałam, chyba jeszcze raz kliknęłam, żeby się wrzucał. Teraz co, on będzie się wrzucał? Mam nadzieję, że się wrzuci. No i tyle chyba. No. Więc taki o vlog był dzisiaj. Trochę zobaczyłyście kosmetyków, trochę coś, no. Dobra. Dawajcie kciuki do góry, jeśli wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału tam na dole. Koniecznie, bo naprawdę cieszą mnie wszystkie subskrypcje, które widzę, że rosną. Jest takie budowanie mojej pewności siebie i że to, co robię, się komuś podoba. No i cóż więcej mogę powiedzieć. Pomału rodzą mi się w głowie pomysły na różne charakteryzacje, nawet takie drobniejsze, bardziej jako makijaż artystyczny i tak dalej. I chciałabym zacząć więcej robić. To jest takie moje postanowienie noworoczne. Chciałabym zacząć w ogóle nagrywać makijaż na kanał, bo na razie to się one pojawiały sporadycznie. Więc chciałam zacząć nagrywać makijaże, ale też coś bardziej artystycznego takiego chciałabym, tak, no wiecie, poszaleć. Jestem też fryzjerem, więc ogólnie mam taką, muszę mieć rozszerzoną wyobraźnię przestrzenną i w ogóle artystyczną jako fryzjer. Ale w makijażach też mi się to bardzo podoba i chciałabym to wykorzystać i więcej tego robić i w ogóle i więcej poświęcać na to czasu. No. Dobra. Także do następnych filmików. Trzymajcie się, pa, pa, pa.